Witam Państwa na festynie rodzinnym Zdrowa i aktywna rodzina Seniora się trzyma, którego organizatorami są Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Margoninie oraz Stowarzyszenie Małe Radości. Dzisiejsza impreza współfinansowana jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Wszystkie działania podczas festynu skierowaliśmy na integrację międzypokoleniową mieszkańców naszej gminy i aktywne spędzanie wolnego czasu. Chcemy zaprezentować wspaniałych wykonawców naszej gminy oraz rękodzieło dojrzałego pokolenia, dzięki któremu uczymy się o dziedzictwie i tradycjach regionu. Witamy wszystkich mieszkańców, którzy skorzystali z naszej oferty wspólnego spędzania czasu. Dziękujemy przedstawicielom delegatury NFZ z Piły oraz organizacjom pozarządowym, które są dzisiaj z nami i służą mieszkańcom poradą prawną, lekarską lub wykonują badania. Dzięki Waszej pomocy możemy podjąć działania profilaktyczne na tak dużą skalę. Dzisiejsza impreza współfinansowana jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, dlatego o zabranie głosu poprosiłabym, jeżeli jest tutaj z nami, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Jerzego Kado. Dzień dobry Państwu. Trochę się spóźniłem, bo w Chodzieży jeszcze trwa impreza strażacka, jest wręczenie sztandaru Państwowej Straży Pożarnej, przyjechało kilku generałów, wojewoda. Starosta chciał być też na 14, niestety musi tam pełnić funkcję gospodarza. Ja się urwałem i na czas, żeby powiedzieć, jako wywołany do tablicy. Tak, pani Monika powiedziała, że te środki, którymi dysponują, idą z Urzędu Marszałkowskiego. W wielu zespołach po kilka gmin połączyło się i potworzyło zespoły, w których są pieniądze, i to niemałe pieniądze, bo na Margonin już z tego programu trafiło 1 150 000 złotych. Między innymi zjeżdżalnia jest z tych pieniędzy, droga, ścieżka rowerowa do Młynarczy 170 000, teraz do Margońskiej Wsi ścieżka jest 53 000 i Radwanki chodnik także. I myślę, że trzeba im podziękować, a w sumie to podziwiam i panią Monikę Beretę i jej zespół, że potrafią tak gospodarzyć, że do dzisiaj tych pieniędzy starcza na to, co robią, a robią przecież, jak widzicie, dużo. Zrobiły też wniosek na szukanie młodych talentów na 20 000 złotych, czyli niedużo, ale ten wniosek jakby jest w kolejce, czeka na to, aż przetargi się skończą i starczy pieniędzy, bo liczymy na to, że po przetargach trochę zostanie i też będzie można ten program obdarować tymi paroma tysiącami złotych. Ja cieszę się, że że ktoś w gminie jest, kto wykorzystuje pieniądze na te najmłodsze, na kulturę, na to, żeby te nasze pociechy jeszcze bardziej się rozwijały. Mądrość poprzednich samorządów była naprawdę duża, bo dzisiaj już nie można wstąpić do programu ryby. A Margonin razem z Bągrowcem, Szamocinem i Rogoźnem utworzyli zespół, grupę, która otrzymuje pieniądze w każdym roku. Przy nowym naborze będą też pieniądze. Ja będę ze swojej strony starał się, żeby na następny rok już poukładać to tak, żeby było trochę bezpieczniej, żeby ten program dalej trwał i rozwijał się. Wesołej, miłej zabawy i samych przyjemności. Pogody już życzyć nie trzeba. Dziękuję. Dziękujemy panu Jerzemu Kado za tak miłe słowa. My ze swojej strony powiemy, że będziemy się starali, aby pozyskać jak najwięcej środków, bo te wszystkie środki trafiają do państwa dzieci. Rozbudowujemy swoją działalność na różne obszary. Tak jak widzicie państwo, dzisiaj też profilaktyka.
Także bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Starosty, rozumiem, jeszcze nie ma. Ja chciałam jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować braciom Kurkowym, dzięki którym jesteśmy tutaj. Tak piękny obiekt w ich posiadaniu umożliwia nam robienie takich festynów. Uważamy, że jest to najpiękniejsze miejsce w Margoninie, gdzie taką imprezę można zrobić. Bardzo dziękujemy jeszcze raz Bractwu Kurkowemu za to, że możemy dzisiaj tutaj robić tak wspaniały festyn. Poproszę teraz jeszcze pana dyrektora zespołu szkół w Margoninie o zabranie głosu. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać dzisiaj w tak licznym gronie. Chciałbym podkreślić na początku, że ta impreza nie doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować przede wszystkim Stowarzyszeniu Małe Radości i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Gimnazjum oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za duży wkład włożony w organizację festynu. Widzicie państwo, pogoda nam dopisała, atrakcji jest wiele, także życzę wszystkim miłej i radosnej zabawy. Dziękuję. A teraz kolega Krzysztof Szuliński przedstawi warunki bezpieczeństwa i przedstawi główne atrakcje naszego festynu. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w trakcie naszego festynu. Widzimy tu dookoła takie linki kolorowe, biało-czerwone. Proszę ich nie przekraczać, a także pilnować, aby wasze pociechy były z daleka od tych miejsc. To są miejsca niebezpieczne, które mogą grozić kaleko, jakiemuś tam zadrapaniu lub ranom. Po drugie, będą odbywały się tu dyscypliny, przetaczanie kół, biegi. W trakcie tego proszę w pewnej odległości obserwować tą zabawę, nie podchodzić zbyt blisko. Kolejna sprawa, mamy wiele atrakcji związanych z śpiewaniem, spożywaniem posiłków, między innymi wszystkie posiłki, które tu są dla państwa, są darmowe. Jedynie ciasto, które będzie dostępne, jest po jednej złotówce. Natomiast sprawy dotyczące pozostałych dyscyplin, które tu się będą odbywały, to po pierwsze, możecie państwo zmierzyć ciśnienie krwi, dokonać analizy ciśnienia swojego, a także sprawdzić, porozmawiać na temat nieudanych zakupów, zakupów, gdzie jakaś firma dokonała, oszukała was. Będą przedstawiciele różnych firm, różnych zawodów, którzy na miejscu doradzą wam, pomogą wam w różnych sytuacjach życiowych. Kolejna sprawa, posiłki, które pozostałe będą tu na miejscu, są za darmo, czyli jakaś grochówka, kiełbaska, smalec z ogórkiem, to wszystko jest w ramach tego święta. Dodatkową atrakcją dla nas wszystkich będzie bieg dla dzieci, który będzie organizowany w czterech grupach wiekowych, odpocząwszy od klas 1-3 szkoły podstawowej, następnie 4-6, potem bieg gimnazjalistów i bieg osób, które są powyżej tego wieku, czyli cztery takie grupy wiekowe. Tu będzie pan Rafał prowadził te zawody, będą organizowane poza terenem Strzelnicy Bractwa Kurkowego, niemniej jednak trasa jest tak przygotowana, że powinno być to w miarę bezpiecznie i nie powinno to sprawiać problemu waszym pociechom. W trakcie przeciągania liny, która będzie się tu też odbywała, będą, powiedzmy, szczególną uwagę zwracał pan Rafał, który będzie organizował, na to, aby to w miarę bezpiecznie było prowadzone. W związku z tym prosiłbym też o odsunięcie się i z pewnej odległości obserwowanie tego przeciągania. Oprócz tych konkurencji sportowych, które wymieniliśmy, będą także śpiewy, które będą prowadzone tu na tej scenie, pod sceną, a także inne atrakcje, które z pewnością państwu się spodobają. Tradycyjnie rozpoczniemy nasz festyn od piosenki. Prosiłbym teraz o śpiewanie hymnu, bo wszyscy Polacy. Hej, hej, bawmy się, hej, hej,
bardzo i zapraszamy teraz do wspólnej zabawy, do gimnastyki, którą poprowadzi pani Renata Szymanowska pod hasłem Trzymaj formę. Zapraszamy wszystkich. Dziewczęta Zuzannę Szymanowską i Anię Zmudzińską. Dziewczęta zaśpiewają piosenkę Pytasz mnie. Chciałbym w tej chwili także zaprosić dzieci do konkursów plastycznych w czterech kategoriach. Zbiórka tu pod tym drzewem po prawej stronie od sceny. W kategorii pierwszej przedszkolaki, w kategorii drugiej uczniowie klasy 1-3,
kategorii trzeciej uczniowie klasy 4-6 oraz w kategorii czwartej uczniowie z gimnazjum. Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Medale. A gdzie ten biedny? Marek, no się pytasz. Warto się starać. Rozumiem, dla medalu. Ale jak się podzielimy? Kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi? No poczekaj, no ten biegnie. Czekaj, zgodę. No nie, robicie? No my mamy. Kuba już gotowy? Ekspresowo. Ale ważne jest...
właśnie przeleciała mucha. Tak jest, do końca się idzie. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. Super. Minut, ale po kolei były, nie? No, po kolei były, także wiesz. Dobrze, Marika, super. Dużo zdjęć będziesz miała, ej. Szybciej! Dalej, dalej! Ej, dziewczyny, odsuńcie się tam! Dawaj, dawaj, tak jest! Brawo! Dziewczyny, odsuńcie się! Tu! Karolina, poczekaj! Tu, proszę! Kolejna! O, i pan na końcu! Wiesz, dziewczynki? Dostanie lizaka. Czwarta i szósta. I zaraz będziecie... Ale już
Teraz mam tutaj informację już, że dotarł do nas pan starosta Julian Hermaszczuk i ma miłą niespodziankę dla dzieci, także zapraszam pana starostę. Na pewno dzieci będą się cieszyły. Szanowni Państwo, wracam z bardzo ważnej uroczystości schodzieży, a mianowicie z uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. I tam obecnie też się odbywa festyn pod tytułem Strażacy Dzieciom. Ale tylu dzieci i tylu uczestników, co w Margolinie na waszej rodzinnej imprezie, tam nie widziałem. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zaproszenie. W drugiej chciałbym pogratulować i pani Monice, i wszystkim członkom i członkiniom Stowarzyszenia Małe Radości